Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. W dniu dzisiejszym chciałam mówić horoskopy dla osób spod znaku byka na sierpień roku 2020. Horoskopy staram się omawiać konkretnie, rzeczowo, zdarzeniowo, aby w horoskopach również chcę, aby się zawierały informacje z sfery życia, takich jak miłość, sprawy zawodowo-finansowe, jak i też te zdrowotne. Pamiętajcie o tym, że horoskopy to są ogólne możliwe zdarzenia, nie ze wszystkim ten horoskop będzie rezonował. Jeżeli rezonuje z Tobą, bardzo się cieszę, jeśli tak nie jest na ten moment, to możesz za jakiś czas wrócić, sprawdzić, bo to się może też zmienić. Pamiętajcie też o tym, że na zdarzenia w horoskopach macie wpływ, czyli jeżeli jest coś, co jest w negatywie, zmieniając sposób działania, schemat zachowań, możecie zmieniać bieg zdarzeń. Natomiast jeśli są to pozytywne zdarzenia, to róbcie to, co robicie, nie zmieniajcie niczego, bo wtedy prognoza jest tą sukcesem zakończona. Cóż jeszcze? Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena. Tarot, karty anielskie, rytuały. W dniu dzisiejszym talia tarota snów. Na końcu wyciągnę przesłanie z kart anielskich. Karty anielskie to anioły światła. I nie czytam odwróconych kart. To nie oznacza, że nie czytam, nie biorę pod uwagę odwrócone karty, bo też takie pytania były. Nie używam tej techniki z odwracaniem kart. O, może tak. No to co? Włączam podgląd na karty i zaczynamy. Okej, i tu wideo i zaczynamy. No dobra. Byk na sierpień roku 2020. Byk na sierpień 2020. Byk na sierpień 2020. Byk na sierpień 2020. Pokażcie karty. Byk w sierpniu roku 2020. No dobrze, no to popatrzmy, jak to wygląda. I teraz tak, pierwsza karta może mówić, z jaką energią wchodzimy na dany miesiąc. Królowa Kielichów. Królowa Kielichów może oznaczać dla pań spod znaku byka, że chciałyby już gdzieś tam ustabilizować sobie życie emocjonalne. Królowa Kielichów również może mówić, że będziecie widziane jako właśnie te osoby, które są gdzieś tam samotne, jako osoba, z którą warto by było realizować się związkowo. Dla mężczyzn Królowa Kielichów może mówić o tym, że będziecie mieli obok jakąś osobę, która może chcieć was wspierać, wspomagać, czy też wami się opiekować. Również może to być emocjonalny czas. Karty też tutaj, co pokazują dalej w całej tej rozciągłości, pokazują tutaj, że będziecie się wahali realizować jakieś zmiany w aspekcie zawodowym. A karty pokazują, zatrzymałam się w aspekcie zawodowym i tutaj gdzieś tam jednak rezygnuję z tego pomysłu. Zatem osoby spod znaku byka, które myślały być może o tym, aby rozpocząć własną działalność gospodarczą, bo cesarz może taką energię wnosić, zrezygnujecie jednak z tego pomysłu, może będziecie chcieć to przesunąć na inny czas, bądź Wam czasu nie starczy na to, żeby to właśnie teraz realizować. Osoby w związkach mogą chcieć coś zakończać, odchodzić od tego, co nie ma przyszłości, bo to stoi i stoi w miejscu. Zobaczmy, nowe uczucie się pokazuje, uczucie, które może być gdzieś tam finalnie zlegalizowane, zatem owocny czas dla byczków mi się tutaj, czy też dla byków pokazuje. Piękna sekwencja kart, po prostu lepiej być w moim osobistym odczuciu nie mogło. Już Wam tłumaczę, piękna historia, uczucie, które realizuje się legalizacją, troskliwy mężczyzna, budujemy wspólny dom. Zatem taka historia może się rysować, jeśli sobie na to pozwolicie i jesteście na to gotowi, tak? Okej, zobaczmy, co tutaj jest dalej w tych historiach. Ważne jest też to, że jeśli już ta sytuacja się będzie realizowała, to żeby nie pobłądzić, bo czasem jest tak, że otrzymujemy jakiś dar od losu, czyli uczucie na przykład, i nie doceniamy tego, co dostaliśmy,
W tym momencie, a może jeszcze coś lepiej, a może coś jeszcze lepiej. Jest również taka opowieść, krąży po internecie o tym, jak jeździmy z piętra na piętro, wybieramy osoby do związku. I ta osoba daje nam to, gdy będziemy szli wyżej, dostaje więcej, więcej i w końcu się piętra kończą. Zatem gdzieś tam i zostajemy bez niczego. Zatem warto zwrócić uwagę na sekwencję tych zdarzeń, tutaj, że może to być już to, a my gdzieś tam jednak blokujemy to, bo nie do końca chyba brakuje tej wisienki na torcie i szukamy czegoś innego, żebyśmy sobie tego nie zrobili. Osoby, które są w związkach, nie idźcie według półprawd, czyli nie skłamałam, nie skłamałem, no ale jeśli nie pyta, no to chyba nie chce wiedzieć, tak? Takie usprawiedliwienie takich drobnych kłamstewek, ale też nie chroncie osoby, którą kochacie, przed jakąś informacją, bo ta osoba poczuje się oszukana. Bardzo emocjonalny czas, jak ta karta pokazała, bo na temat związków, partnerstwa dużo się tutaj jakby rysuje. Praktycznie cały sierpień taki będzie emocjonalny. Będziecie poznawać nowe osoby do związku, odchodzić od tego, co nie jest rokujące. Macie szansę budować trwałą relację, zwłaszcza osoby, które szukają partnera do związku. Jest na horyzoncie jakaś kobieta, która Was zainteresuje, ale czy Wy przekujecie to w związek, to zależeć będzie od Waszej odwagi, czy gdzieś tam wychylicie się z tą inicjatywą, tak? No i nie stosować półprawd w relacjach. Jeżeli chodzi o sprawy te zawodowe, jak już wspomniałam, tutaj jest informacja na temat tego, że możecie chcieć zrezygnować z jakiejś opcji zawodowej. Być może rezygnujecie z pracy, która nie jest rozwojowa, stoicie w miejscu. Być może, jeśli chcieliście otwierać własną działalność gospodarczą, możecie chcieć z tego pomysłu rezygnować na poczet jakby innego terminu. Karty też pokazują tutaj, że jeżeli będziecie zawodowo szli z tym, jak czujecie w zgodzie ze sobą, poukładacie sobie każdy moment. Być może nawet to będzie słuszna decyzja, że przekładacie jakby działania zawodowe tutaj, te z działalnością gospodarczą, ale zobaczcie. Tu odchodzimy, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Tu dostajecie jakąś szansę, możliwość doposażenia finansowego, ale jakoś tak gdzieś tam możecie chcieć pobłądzić, czy też nie wiedzieć, jak się po tych dotacjach, dofinansowaniach poruszać. Finalnie spotykacie osobę, która, bądź szukacie taką osobę, która zna się na rzeczy i poprawia Wam komfort właśnie finansów i spraw zawodowych. Zatem, jeśli jesteś w historii zawodowej nierokującej, a jeszcze nie ma, nie czujesz tego momentu, że czas na rezygnację, to gdzieś tam również na to sobie pozwól, ale jeśli już czujesz, że cię to męczy, chcesz odejść, to przyjdzie jak najbardziej coś nowego, jeśli będziesz coś w tym temacie rzecz jasna robił, czy też robiła. Osoby, które będą starały się o kredyty, jakieś również doposażenia z finansów z urzędu, czyli to są też kwestie oprócz dotacji związane z rentami, z emeryturami, że tutaj również będą jakieś albo wyrównania, albo historie, które mówią o tym, że czekałem na odpowiedź i w końcu ją uzyskałem, na przykład zwolnienie z ZUS-u, tak, składek ZUS-owych. Taka jest tutaj podpowiedź i macie tutaj też komfort, warto też posiłkować się osobami, które już coś na ten temat wiedzą, być może przeszły już jakąś drogę w tym kierunku. Historie zdrowotne, karty pokazują tutaj, żebyście zadbali o właściwą energetykę ciała, bo jest blokada w energii. Również warto zwrócić uwagę na układ limfatyczny, bo on tutaj Was też delikatnie oszukuje. Ogólne oczy, uszy, zatoki również. Ogólna energia, karty pokazują, komunikuj się, rób stosowny research, ale nie przejmuj się plotkami. I jeżeli ludzie, którzy nie mają realnego wpływu na Twoje życie, a gadają, to i tak gadać będą. A idź w zgodzie ze sobą i jeśli już jakaś opinia ma wpływać na Ciebie, to od osób, które kochasz i chcą dla Ciebie jak najlepiej. Karty anielskie. Karty anielskie dla byka. Karty anielskie dla byka na sierpień.
Karta niebieskie dla byka na sierpień. Zrozumienie. Zbadaj dogłębnie siebie i Twoją obecną sytuację. Pomoże Ci to uświadomić sobie ukryte przyczyny stojącą przed Tobą wyzwań. Zapoznaj się z faktami, zanim podejmiesz decyzję. Zobaczcie, jak to jest spójne z tym układem kart, które się tu pokazały. Idąc jednak dalej. Zapoznaj, świadomość samego siebie, czy też samej siebie, stanowi niezbędny fundament, na którym można budować solidne związki i przyjaźnie, a także pracować. Zrozumienie własnej osobowości jest konieczne do zrozumienia Twojego duchowego ja oraz misji, jaką masz tu na ziemi. I poproś swojego anioła o pomoc. A afirmacja, drugi byku dla Ciebie na sierpień, brzmi oto w ten sposób. Dążę do zrozumienia samego siebie i mojego życia. Dążę do zrozumienia samej siebie i mojego życia. Zatem tym pozytywnym akcentem zakończę ów horoskop. Jeśli on się Wam podobał, bardzo proszę o łapkę w górę. To też pomaga rozwinąć kanał, pomaga jakby dotrzeć do większej ilości osób. Jeśli macie ochotę podzielić się tym horoskopem, udostępnić go, będę Wam bardzo też wdzięczna. I życzę Wam, kochani, samych cudownych chwil. Dużo, dużo miłości, radości i szczęśliwości. Całuję, pa, pa!